Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Po długim okresie rozpisywania przetargów, następnie wyłaniania zwycięzcy, doszło w końcu do podpisania umowy na świadczenie usług komunikacyjnych w Wałbrzychu na okres kolejnych 10 lat pomiędzy gminą Wałbrzych a Śląskim Konsorcjum Autobusowym. Nastąpi wymiana, żebyśmy współpracowali, żeby miasto Wałbrzych było zadowolone z naszych zdrowia, że żeby nie było. Tak jest, myślę, że proszę na pytanie. Dziękuję bardzo. Ja naprawdę życzę sukcesu na nim, a wasz sukces również na nim. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni takim zainteresowaniem, bo 20 lat tą komunikację robimy, na Śląsku, głównie w rejonie Katowic, ale nigdy z takim zainteresowaniem się nie spotkaliśmy. Według zapowiedzi przedstawicieli konsorcjum nie jest to dla nich bardzo duże przedsięwzięcie, dlatego też nie przewidują związanych z tym problemów. Usługi komunikacyjne, jakie świadczymy, rocznie jest to prawie 20 milionów wozokilometrów wykonywanych. Przy porównaniu to zadanie, które realizujemy w Wałbrzychu, jest na poziomie 4 milionów wozokilometrów. Więc to jest dowód na to, że nasze doświadczenie łączne, a nawet indywidualne pozwala w pełni na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Proszę pamiętać, że każdy z nas, uczestników tego konsorcjum, musi zakupić około 6 pojazdów. Pozostałe są pojazdami prezydenckimi. W związku z tym, z punktu widzenia wielkości tego zadania, przypadającego na każdego z nas, nie jest to ogromne przedsięwzięcie. Ono jest ogromnym, jeśli sobie zdamy sprawę, że w przeciągu jednego miesiąca musimy tu zbudować przedsiębiorstwo. To jest zadanie. Więc większym zadaniem jest organizacja tego przedsiębiorstwa, aniżeli samo potem realizowanie zadań. Bogusław Rogiński potwierdza, że zanim doszło do podpisania umowy, analizowana była przede wszystkim cena, jaką zaoferowało Śląskie Konsorcjum Autobusowe. Również wysłana została specjalna delegacja na Górny Śląsk, która miała za zadanie sprawdzić wiarygodność oferenta. Przede wszystkim cena, ponieważ był to przetarg unijny, że firmy, które spełniły kryteria oceny technicznej, w ostatecznym rozrachunku decydowała cena. Natomiast bardzo dokładnie sprawdzaliśmy tą ofertę, jak również pracownicy zostali wysłani na teren działania tej firmy, żeby zobaczyć, jak na miejscu, czy oferta zawiera rzeczywiste dokumenty, czy może na przykład niekoniecznie rzeczywiste. I muszę powiedzieć, że z dużym optymizmem patrzę w przyszłość, ponieważ sam widok tych baz firm, sprzętu, jakim dysponują, czystości autobusów, które tam na miejscu mogliśmy obejrzeć, świadczy o tym, że wybraliśmy dobrze. Już jest wiadome, że w wałbrzyskiej komunikacji miejskiej zajdzie dużo zmian. Pierwsze widoczne mają być związane z rozkładami jazdy. Generalnie będzie zmiana polegała na tym, że na tych, czy w tych częściach miasta Wałbrzycha, gdzie jest zapotrzebowanie największe, będą autobusy jeździły częściej, natomiast rzadziej będą jeździły tam, gdzie nie ma pasażerów. Jest to wynikiem takich dwóch dokumentów, więc najpierw badania potoku pasażerów, później plan transportowy, doświadczenia MZUK-u, nasze doświadczenia i w sumie powstał nowy rozkład jazdy. Takim, no myślę, że znaczącą zmianą będzie połączenie Podzamcza, połączenie Podzamcza z tutaj z ZUS-em. Powiedzmy, będzie przedłużona linia i będą tutaj dojeżdżały do placu na rozdrożu autobusy, które jak gdyby zbliżą centrum z sypialniami, o tak bym powiedział. Nie jest jeszcze jasna sytuacja zajezdni autobusowej. Prowadzone są rozmowy i jak dotąd najpoważniejszą kandydaturą jest obecna zajezdnia przy ulicy Ludowej. Mimo to nie
jest to pewne miejsce, ale żadna ze stron nie chce póki co zdradzić lokalizacji przyszłej zajezdni. Z tego co wiem, to są zaawansowane rozmowy na temat zajezdni na Ludowej, ale myślę, że to przedstawiciele konsorcjum lepiej na ten temat odpowiedzą. Dobra lokalizacja jest na pewno teren obecnej bazy, aczkolwiek no, inne miejsca też są rozważane. Brane są pod uwagę. Trudno powiedzieć, na pewno to będzie miejsce w Wałbrzychu, w mieście, nie poza. Ze względu na dojazdy do przystanku początkowych i tak dalej, to te miejsce, no, czym bliżej centrum, tym bardziej nas to będzie odpowiadać. Obecny przewoźnik, którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu, będzie realizować przewozy komunikacyjne do 28 grudnia 2012 roku. Następnie obowiązki te przejmie Śląskie Konsorcjum Autobusowe na kolejne 10 lat. Wałbrzyski Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej negatywnie ocenia pomysł komercjalizacji specjalistycznego szpitala imienia doktora Sokołowskiego. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wyraża zamiar przekształcenia placówki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęcia 100% udziałów Zakładu Opieki Zdrowotnej. Taki pomysł, zdaniem działaczy Wałbrzyskiego Klubu SLD, może wpłynąć negatywnie na dobro pacjentów. Radni Lewicy uważają, że komercjalizacja szpitala nie przyczyni się do polepszenia warunków leczenia na terenie Wałbrzycha, a preferowani przez placówkę będą pacjenci ze schorzeniami, których leczenie jest drogo wyceniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mogę się spodziewać, że w takim szpitalu skomercjalizowanym na pewno będzie dokonywało się bardzo dużo artroskopii, bardzo dużo przeszczepów soczewek przy chorobach, przy zaćmie oka, czy też koronarografii, które są bardzo wysoko wyceniają przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jeżeli pacjenci, którzy tutaj zrobione, nie mają innych schorzeń, to są tak zwane najbardziej opłacalni. Reasumując, rachunek ekonomiczny, który dla spółki, jaka ona by nie była, zawsze będzie najważniejszy, przesłoni interes pacjenta. Sojusz uważa, że dotychczasowa forma zarządzania szpitalem sprawdza się i nie ma potrzeby przekształcania zakładu publicznego w spółkę. Zdaniem prezydenta miasta przejęcie placówki przez marszałka województwa spowoduje spłacenie zaciągniętych na restrukturyzację kredytów, a pacjenci na tym nie ucierpią. To jest propozycja, która jest propozycją rozwoju szpitala, powiększenia jego możliwości wykonywania świadczeń, zatrudnienia nowych pracowników, powiększenia możliwości przyciągania pacjentów z innych regionów Dolnego Śląska. Pan prezydent ma w tym swój osobisty interes, bo wiemy, że oprócz tego, że jest prezydentem miasta Wałbrzycha, jest zatrudniony również w szpitalu i w związku z tym duże dochody osiąga w granicach prawie 250 000 zł. Być może dla niego jest to fantastyczny pomysł, ale to chyba nie chodzi o to, żeby dobrze robić prezydentowi, tylko dobrze robić mieszkańcom. Konsultacje w sprawie komercjalizacji szpitala potrwają do 13 grudnia tego roku. Sejmik Województwa Dolnośląskiego zadecyduje o jego dalszych losach. Wałbrzyscy działacze SLD są pewni, że lewicowi radni sejmiku negatywnie ocenią taki pomysł. Zawodnicy z Polski, Czech i Niemiec zmierzą się podczas już 13. barburkowego turnieju bokserskiego. Na ringu zobaczymy również najlepszych zawodników wałbrzyskiego klubu Kaczor Box Team, w tym srebrną medalistkę Mistrzostw Europy Monikę Kobylarz. Sportowa rywalizacja będzie miała miejsce w Ośrodku Sportu i Rekreacji już 8 grudnia. Będzie to turniej we wszystkich kategoriach wiekowych i wagowych. Będziemy chcieli dać szansę tym najmłodszym zawodnikom, ale zarazem tym starszym, którzy trenują old boyą, którzy też nie mają walk, żeby mogli zawalczyć. Będzie to już 13. odsłona barburkowej gali bokserskiej i miejmy nadzieję, że liczba ta okaże się szczęśliwa dla lokalnych zawodników. Na turniej zostali zaproszeni również wałbrzyscy górnicy, dla których jest to swoisty rodzaj podziękowania. Impreza przede wszystkim promować ma czystą rywalizację w sporcie walki oraz pokazywać sylwetki lokalnych bokserów zrzeszonych w klubie Rafała Kaczora. Sala Wałbrzyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pomieści wielu gości, dlatego zaproszeni są wszyscy, a wstęp na imprezę jest bezpłatny. Jest to impreza dla dzieci i młodzieży. Jest to impreza niebiletowana, jest to impreza darmowa. Także wszystkich serdecznie zapraszamy na salę OSIR, godzina 12 w 8 grudzień. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro.